Witam serdecznie w kolejnym tygodniu w horoskopie. Witajcie, kochani, cudownie, że jesteście. Jak zawsze utulam mocno i bardzo się cieszę, że nas jest już tak dużo tutaj w tym naszym mistycznym ogrodzie. Cieszę się, że Wam się nagrania podobają. Tyle mam pięknych, pozytywnych zawsze komentarzy. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że te czytanka przypadają Wam do gustu. Pamiętajcie, że jest mnóstwo playlist, gdzie możecie wybierz kartę, sobie zobaczyć anielskie przekazy, pogotowie energetyczne, rozwój duchowy i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Tak, zasady. Przypomnijmy sobie, może dla tych osób, które tutaj są nowe, czytania ogólne, czyli bierzmy co rezonuje, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć, prawda? I to jest bardzo ważne, kochani, żeby tu jakby nie brać wszystkiego do siebie, bo to nie są indywidualne czytania. Jeżeli ktoś z Was życzy sobie indywidualne czytanie, napisz na maila, prześlę Ci cennik, ofertę, ustalimy termin Twojego indywidualnego spotkania ze mną. I oczywiście, jak zawsze, zapraszam na Tarot i Orakle. Kto ma ochotę usłyszeć jakieś rzeczy na temat kart, zobaczyć jakąś recenzję, pouczyć się z nami Tarota, tak, jakieś takie tematy magiczne też będziemy sobie pomalutku wprowadzać, a to wahadełko, temat run oczywiście także. Kto ma ochotę, zapraszam. Tarot i Orakle, nowy kanał. A teraz, kochani, zapraszam nas już do czytania. Zobaczmy, co to w tym czasie dla nas. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku barana w czytaniu na kolejny tydzień. Wyższe jaźni, bardzo prosimy o informacje dla baranów. Dla znaku barana. Ale fajne. Słuchajcie, na początek mamy relacje prywatne, związki, miłość, wszystko co w prywatnym życiu i zaczynamy od 3 kielichów, potem 10 kielichów. Jakieś tu szczęście idzie do baranków. Celebracja, radość, świętowanie. Ktoś tutaj jest w bardzo dobrym związku, w bardzo szczęśliwym związku i będzie przeżywać no naprawdę piękne momenty, może jakiś wspólny czas razem spędzone. Ktoś tu się może szaleńczo zakochać też. I mamy kartę sprawiedliwości, więc nawet tutaj, kochani, widać zawiązanie tych więzów małżeńskich na przykład. Ktoś tu będzie chciał wejść jakby na wyższy poziom tej relacji. Ktoś będzie chciał przejść od takiej relacji nieformalnej do oficjalnego związku, też tak czuję. Ogólnie w relacjach i związkach stałych, krótkich, dłuższych, romantycznych czy jakichkolwiek innych prywatnych, czuję, że tu jest taka podpowiedź, żeby pamiętać o tej sprawiedliwości w relacji i o równowadze. Tylko żeby pamiętać o tej sprawiedliwości, która prawdziwą jest sprawiedliwością, na zasadzie obie strony są zadowolone, czyli była komunikacja, była negocjacja, była wymiana i obie strony są zadowolone, prawda? Jest poszukiwanie tej równowagi poprzez wymianę, poprzez rozmowę. Tak jest. No, zdecydowanie tutaj też pojawia nam się prawo przyczyny i skutku, bo mamy kartę sprawiedliwości. Tak, co tu jeszcze czuję? Uważaj, żeby nie oceniać książki po okładce, nie wydawać osądów za szybko, które mogą być niesprawiedliwe. Może ci się wydawać w tym momencie, że to jest sprawiedliwe, ale jeżeli bliżej się przyjrzysz tematowi, okaże się, że dotrze do ciebie, że to nie było sprawiedliwe. Może dla kogoś, może dla ciebie. Dobra, zobaczmy dalej. Co tu jeszcze dla baranków? Mamy 3 buławy i też nam wyskoczyła 9 mieczy pod spodem. Rada jest tutaj odejść od wszystkiego, to może odwrotnie, to tak, odejść od wszystkiego, co jest dla ciebie jakimś horrorem, co jest dla ciebie jakimś takim trudnym do przyswojenia,
czymś kompletnie od ciebie różnym. Ja tu czuję, że tu jest jakaś osoba, może relacja, która sprawia, że na okrągło gdzieś tu się martwisz, stresujesz. Ta osoba, ta relacja może jest toksyczna w jakimś znaczeniu, w jakimś stopniu. Tu tego nie widać, ale pojawia nam się karta sprawiedliwości, więc możliwe, że ktoś tutaj też się rozwodzi albo już rozwiódł. Może jesteś w trakcie i po prostu się stresujesz, jak to się wszystko zakończy, czy się uda wyruszyć w tą nową podróż, czy się uda wyswobodzić jakby z tego wszystkiego. Jest tutaj taka rada, zamiast się martwić i zastanawiać się, co może pójść nie tak, zacznij się zastanawiać, co może się udać i w jaki sposób dotrzeć do tego miejsca i do tego momentu, gdzie będziesz zadowolonym barankiem. Tak. Dalej mamy Króla Buław i to już jest ten obszar taki, wiecie, biznesy, sprawy zawodowe, urzędy, instytucje, edukacja, wszystko co poza prywatnymi sprawami. Król Buław, mamy Maga tutaj także i co dla baranków jeszcze? Wyższa jaźni, bardzo proszę. Dla baranków, okej. As kielichów, ale on się tak przedziwnie odwrócił w pewnym momencie, więc poczułam takie dla nas ostrzeżenie: uważaj, żeby nie zapominać w tym wszystkim o miłości własnej, ogólnie o takim postrzeganiu serca, potrzeb oczywiście czyichś, tak, ale także tutaj swoich, żeby tu się jakby nie pogubić. Zobaczcie, mamy 11-11. Zobaczcie, tu na końcu mamy księżyc, więc czy widzisz wszystko takim, jakim jest? Czy to na pewno jest prawda? Czy to na pewno jest to, czego szukasz, to, czego pragniesz? Karta księżyca pokazuje prawdę, która jest jakby odbita, prawda? Tak jak nam się tu słońce odbija w księżycu, więc czy to nie jest gdzieś krzywe zwierciadło? A drugą rzecz czuję, że ktoś tutaj może się bać, lękać, pójść w jakimś nowym kierunku. Może obawiasz się, co tam będzie dalej, prawda? Co mnie tam czeka? Czy ja sobie poradzę? Czy to światełko, które widzę, to jest prawda, że to się tak uda? Czy to tylko Fata Morgana, prawda? No, różne takie czuję. I tam pod spodem mieliśmy 8 buław, więc zdecydowanie sprawy przyspieszają. Albo już przyspieszyły, albo przyspieszą. Dobra, dopytajmy w takim razie drugą kartą. 3 kielichy i... Ale wystrzeliła nam karta, zobaczcie, cesarz nam wystartował tutaj, więc tu będzie jakiś konkretny ktoś, kto będzie... jest takim osobą, która planuje, która działa konkretnie, która jest aktywna i tutaj widać, że przychodzi, albo to jesteś ty jako baranek i tak działasz aktywnie tutaj w tych prywatnych sprawach, albo to ktoś do ciebie też przychodzi może z podobną energią i coś tutaj razem budujecie, tworzycie. Zupełnie możliwe, że jesteście osobami bardziej dojrzałymi, gdzie na przykład każdy ma dziecko też, bo tu jest 3 kielichy, czyli widać tu większą jakby trójkę, czyli jakby może jedno z was ma dziecko, może dwoje z was, że każdy ma dziecko, ale ja tu czuję, że tworzycie taką właśnie rodzinę patchworkową, prawda? Czyli tak jakby dwie rodziny się scalają, albo oczywiście na przykład osoba jako singiel bezdzietny dołącza właśnie do takiej matki z dzieckiem albo ojca z dzieckiem i czuję, że to jest dobra relacja. Zobaczcie, mamy rycerza kielichów. Uwaga tutaj, żeby nie postrzegać tej relacji, tego związku, tej osoby zbyt, jak to powiedzieć, przez taki pryzmat
perfekcji i cudowności, prawda? Bo jak sobie pozwalamy na to, żeby kogoś tak widzieć, to później, kiedy się zaczyna okazywać, że to jest jednak normalny człowiek i ma tam jakieś swoje przywary, ma tam jakieś swoje wady, prawda? No to zaczynamy od razu odwrót, prawda? Czy to jest na pewno, czy wiadomo, tu nie chodzi o jakieś okropieństwach, tylko bardziej takie rzeczy, które tam, no bo każdy z nas ma coś takiego, czego nie toleruje u drugiej osoby. I chodzi o to, żeby po prostu na samym początku nie patrzeć na tą osobę przez różowe okulary, prawda, wybielając każde działanie i zachowanie, tylko po prostu, żeby patrzeć na tego człowieka jak na człowieka. Bo karta sprawiedliwości dla mnie to jest realizm, to jest konkret, to są fakty, prawda? To jest czarne na białym. Tu nie ma nic z jakiegoś bujania w obłokach. To jest wszystko takim, jakim jest. I właśnie o to chodzi, kochani. Ale rycerz kielichów pokazuje nam tu też, że może ktoś przyjść na przykład z ofertą miłości, zaproszenia, przyjaźni, także jakiejś relacji, prawda, takiej miłej, przyjemnej. I karta sprawiedliwości, co pokazuje? Jeszcze zobaczmy, dla baranków. Zobaczcie, kolejny as. Wow. As mieczy. As mieczy, ale pięknie. Tak. Na pewno ktoś tu będzie po tak zwanym słowie, czyli jakieś oświadczyny, tutaj zaręczyny. Może ktoś tutaj zrozumie, że to jest właśnie ten kierunek, że pragnie tego szczęścia właśnie przy tej konkretnej osobie. Natomiast widać tutaj też takie lęki i wahanie, bo tam mieliśmy ten księżyc, prawda? Ten stres, czy ta osoba się zgodzi, czy sobie pomyśli, czy mnie przyjmie, prawda? I dziewięć mieczy to jest takie, ja bym powiedziała, psychiczne znęcanie się nad sobą, taki psychiczny masochizm, kiedy zamiast pójść, powiedzieć, zapytać, porozmawiać, to my odtwarzamy przeróżne scenariusze, a to ego to nam tu lubi podrzucać, prawda, co tam może nie pójść tak. Natomiast jeżeli w erze wodnika skupiasz się na tych złych rzeczach, to generujesz ich więcej. No tak to działa właśnie w tym żywiole powietrza. Natomiast jeżeli skupisz się na tym, co może pójść tak, będziesz optymistycznie patrzeć w przyszłość, no to też więcej do twojego życia takich właśnie kwestii przyjdzie. Dobra, kochani, król buław. Zobaczmy, co to za determinacja, tu o co chodzi. Królowa pentakli, więc jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to widać, że u baranka dzieją się jakieś dobre rzeczy. Wcześniej może był stres, może nie było tych funduszy takich pewnych, jakby stabilnych. Twoja stabilizacja finansowa może była słabsza i tutaj widać dobrą zmianę. Natomiast oczywiście, że to nie wynika z niczego u baranka. U baranka jest to wypracowane. Bo królowa pentakli i król buław to są energie, które bardzo intensywnie działają, żeby odnaleźć właściwe sposoby, metody, żeby właśnie pomnożyć swoje aktywa, żeby pomnożyć swoje finanse, żeby odnaleźć lepszy sposób na zarabianie, lepszy sposób właśnie na może też inwestowanie tutaj u kogoś. Mag pokazuje wszystko w twoich rękach, baranku. Działaj tym, co masz, w taki sposób, w jaki potrafisz i będzie dobrze. Zobaczcie, kolejny as, as buław, żeby było jeszcze lepiej niż było, jakkolwiek by wcześniej nie było u ciebie. Zobacz, oni ci mówią, bierz tą swoją wolę, siłę woli tego asa buław, prawda, i zrób coś w kwestii tego, jakie masz marzenia i pragnienia. Masz tą gotowość już, żeby zadziałać w kwestii spełnienia swoich marzeń. Jedyne, co cię może blokować, to właśnie lęk, strach przed wyruszeniem albo to, co tu w głowie ci się kreuje na ten temat. Widać, że tutaj jakieś możliwości się pojawiają. Widać, że tutaj otwierają się jakieś drzwi do baranka. Zobaczcie, zakończ już to blokowanie się w głowie na lęku, strachu, ograniczeniach.
Zostaw ograniczenia ze sobą. I to chyba czuję, że to tutaj mamy dać. Bo as kielichów przy tym, czyli skup się na tym, czego pragniesz, jak pragniesz, żeby to wyglądało. Nie zastanawiaj się, co tam złego może po drodze przyjść. Jeżeli przyjdzie coś, czym będzie się trzeba zająć i będzie to z tej grupy właśnie negatywnych rzeczy, jak my to postrzegamy, wtedy się tym zajmiesz. Po co dzisiaj się nad tym zastanawiać, tracić czas, energię, stresować się, narażać ciało na stres, niepotrzebny kompletnie. Skup się na fajnych rzeczach. To oczywiście wymaga takiej higieny umysłu, prawda? Czyli kontrolowania myśli i zamieniania tych myśli złych na dobre. Jak to robić? Po prostu. Myślisz o paskudztwach, łapiesz się na tym, och, myślę o czymś fantastycznym, wakacjach, wyjeździe, nie wiem, fajny film może ktoś tam z was widział, albo fajną muzykę, po prostu, nie wiem, kwiaty widzisz ładne, popatrz na coś, uziem się, dotknij czegoś, po prostu oderwij się od tego negatywnego myślenia. To jest ta nowa droga, która doprowadzi cię do spełnienia marzeń. Przestań się skupiać na negatywnych rzeczach i przestań blokować się, że tego się nie da, tamtego się nie da. Jak się nie da, to po co o tym myślisz? Skup się na tym, co jest możliwe dla ciebie. Skup się na tym, gdzie masz te drzwi otwarte. Szukaj tych kolejnych możliwości dla siebie, bo mag, kochani, to jest ktoś bardzo aktywny. Jeżeli tu mu drzwi zatrzaskują, no to szuka innych otwartych. Jeżeli wszystkie drzwi są zamknięte, to sprawdza inne możliwości dotarcia tam, gdzie chce dotrzeć, prawda? I tutaj czuję, że tak nas namawiają właśnie więcej determinacji w tym swoim działaniu. Zaangażuj się bardziej w swoje sprawy, szukaj otwartych drzwi, szukaj tych możliwości. Słuchaj, miej uszy cały czas otwarte, oczy widzące, patrzące, bo możesz w tym czasie zauważyć, usłyszeć, może dotrzeć do ciebie coś, co będzie dla ciebie wartością. Natomiast żeby to usłyszeć, żeby to dotarło, musisz wyjść z głowy i przestać tu wymyślać rzeczy koszmarne, które mogą się zdarzyć. Bo to tu zobaczcie, karta śmierci, zakończ to, zostaw to i dzięki temu masz możliwość zamknąć ten etap wcześniejszy za sobą, całkowicie. Zobaczmy dalej. Mamy runę Echwas, słuchajcie, na ten tydzień dla baranków. Więc tu ewidentnie czas na miłość dla kogoś, więc to, co powiedziałam na początku, tu jak najbardziej nam się realizuje. Natomiast to nie tylko chodzi o romantyczne relacje, związki. To są też relacje partnerskie, kiedy na przykład dwoje ludzi sobie pomaga, prawda? Jest jakaś praca zespołowa, jest zgrany zespół właśnie, który działa w jakimś kierunku konkretnym, prawda? Coś chce stworzyć, coś chce zbudować. Wokół tego tutaj kręci się, poświęca na to więcej czasu, prawda? I tu chodzi o to też, żeby harmonijna była współpraca, czyli właśnie ta karta sprawiedliwości nam się pokazuje znowu, żeby pamiętać o tym, że każdy ma tam jakieś swoje pomysły, idee, oczekiwania względem tego czegoś, czy to relacji, związku, czy jakiegoś projektu, żeby też się otworzyć na to, co ta druga osoba nam tutaj podpowiada, bo czasem taka konstruktywna, no chciałam powiedzieć krytyka, ale tu nie chodzi o krytykę, konstruktywne podpowiedzi, tak to nazwę, czy właśnie takie fajne rozmowy, które można by nazwać burzą mózgów, prawda, sprawiają, że jesteśmy w stanie wymyślić coś we dwójkę, czego w pojedynkę na przykład by się nie udało, bo każdy ma swoją perspektywę, każdy ma swoją wiedzę, każdy ma swoje doświadczenie, więc tu czuję, że w tym tygodniu warto, żebyśmy postawili na pracę zespołową.
na właśnie poszukiwanie sposobów, metod w zespole, jakby w grupie, prawda? Może masz taką osobę, może masz takie osoby, które są przy tobie, a może, baranku kochany, w tym tygodniu pojawi się u ciebie taka osoba. Uważaj, żeby się nie blokować. Kolejna rzecz, kochane baranki, jeżeli w sprawach zawodowych, finansowych, biznesu, jakieś sprawy załatwienia urzędowe, na przykład edukacja, kursy, szkolenia, pojawi się tu u ciebie coś nowego, to zanim to odrzucisz, mówiąc od razu nie, zbadaj dokładnie, zastanów się, może z kimś o tym porozmawiaj, bo ja czuję, że tutaj możemy jako baranki tak jakby, no nie wiem, bo na przykład, bo w biegu baranek jest, albo bo się nie zastanowi dłużej, albo bo jakieś pozory pierwsze, prawda, odrzucą baranka i baranek powie, a nie chcę, odrzucam to, zostawiam. Uważaj, bo to może być 8 mieczy i tu możesz stracić jakby jakąś niezwykłą okazję. Jeżeli nie masz siły w tym momencie, jeżeli nie masz czasu w tym momencie, odpowiedz później. Pozwól sobie na ten komfort odpowiedzi właśnie na te ważne jakieś zapytania, tematy w twoim czasie komfortowym, kiedy masz możliwość faktycznie dłużej się nad tym zastanowić, jak radzi Królowa Pentakli. Zastanów się, daj sobie tu wystarczająco czasu. Zobacz, czy to jest dla ciebie, czy to ci odpowiada, jak to wpływa na ciebie, na twoje zasoby finansowe, energii, czasu, czy jesteś w stanie w to się zaangażować i w to zainwestować, właśnie energię swoją, swój czas i tak dalej, prawda? Tutaj jeśli chodzi o pracę, no to ewidentnie nowa praca, nowa kariera, nowe możliwości, oczywiście dla tych wszystkich baranków, które są aktywne i tego szukają, te baranki, które nie szukają, też mogą dostać jakąś ofertę, ale na pewno to będzie w dużo mniejszym stopniu niż te baranki, które są aktywne i poszukujące. Dobra, zobaczmy dalej. Dla baranków wyższa jaźń, pokaż nam, co tu jeszcze w tym czasie. Ewidentnie jest zmiana, kochani, gdzieś baranki płyną w nowym kierunku. Widać tutaj albo jakieś szczęśliwa oferta, albo jakaś, chciałam powiedzieć szczęśliwe zdarzenie, szczęśliwa sytuacja, jakby taki zbieg okoliczności, na przykład, albo może baranek coś wygrywa, albo może jakiś, może wygrywasz jakąś nagrodę za coś, może jakiś projekt tutaj, na przykład długo nad tym pracujesz, może było to zgłoszone gdzieś, może to jakiś konkurs wygrywa jakiś baranek. Jakieś pieniądze tu czuć, jakieś, no oczywiście spadkowe rzeczy też tu czuć, więc tu też może, no różne tu czuję sytuacje, ale generalnie coś tu szczęśliwego się dzieje, więc fantastycznie. Co tu dalej mamy? Tak, ta karta mnie zawsze bawi, bo to jest, no szczególnie kiedy się pojawia właśnie u baranka, u byka albo u koziorożca, prawda? Bo jesteśmy, akurat wszystkie te trzy mam, dlatego mnie to bawi w kosmogramie. Uwaga na to, żeby nie być upartym nadmiernie i takim niechętnym do zmiany. I to tutaj ewidentnie jest pokazane, bo może być taka okazja, możliwość, którą otrzyma baranek, ale jednocześnie z tym przychodzi potrzeba jakiejś tu zmiany, prawda? No baranki to tam jeszcze prędzej może jakoś tą zmianę sobie tutaj potrafią ułożyć, bo są spontaniczne, impulsywne, ale jeżeli tu jest jakiś byko-baranek, tak jak ja, no to my to tak trochę, prawda, potrafimy się tak zaprzeć jak ten muł czasami. No, także uwaga, żeby się tak nie zapierać tu przy swoim, bo można wtedy będzie stracić niestety okazję, która tu się pojawia. Tutaj widać, że ktoś się strasznie martwi tym, co stracił i czego już w życiu nie ma. Albo to, co może też stracić, czuję, żeby to położyć na środku, bo to dotyczy obu obszarów. Nie warto rozpamiętywać, kochani, bo to sprawia, że nasza energia się tak dzieli na kawałki. Mamy żyć tu i teraz, prawda?
I to jest realne. Ta sekunda, i ta sekunda, i ta sekunda, i ta sekunda. Tylko w tych sekundach my jesteśmy w stanie dotknąć, poczuć wszystkimi zmysłami, podjąć decyzję, zmienić coś, prawda? Czyli możemy być aktywni tylko w tej każdej sekundzie tego tu i teraz, w którym żyjemy, prawda? Natomiast i tu powinniśmy całą energię naszą pokładać, żeby nasze działania były faktycznie aktywne i takie pozytywne i coś przynoszące, o co nam chodzi, prawda? Żeby włożona energia była miarodajna względem efektów, których oczekujemy później, prawda? Natomiast jeżeli pomyśl sobie, twoja energia jest jak taka kula, prawda? I teraz podzielisz tą kulę na trzy, bo tak, 1/3 baranka tutaj siedzi i żyje tu i teraz, 1/3 tam rozpamiętuje przeszłość, a 1/3 jeszcze myśli, co to będzie. No i wtedy tylko 1/3 ciebie jest tu i teraz i działa. A tu chodzi o to, zobaczcie, żeby się zorganizować jakby, zobaczcie, 1, 2, 3. 3/3 muszą być, czyli musi być cały baranek tutaj w tym czasie, żeby się bardziej zaangażować w to, co się dzieje tu i teraz, zamiast rozpamiętywać przeszłość, czy myśleć o tym, co może być. Jeżeli coś będzie, będziesz o tym myśleć, prawda? Na tej zasadzie. Skup się na tym, co tu i teraz. Dobra, zobaczmy, co tu dalej. Jakieś tutaj są wyzwania, ale widać, że ja czuję, że baranek sobie poradzi, bo tu zobacz, masz tu jakieś wzgórza, prawda, pagórki, górki, ale tam jest słoneczko, które wschodzi dla ciebie. Czyli widać, że szanse i możliwości pojawiają się w tym czasie niesamowite, tylko sięgać i być aktywnym, działać. Mamy tutaj anielską ochronę, zobaczcie. Więc jakie to jest cudowne, jakie piękne, że nam wyskakują tego rodzaju potwierdzenia, prawda? Tak, namawiają nas tu nasi przewodnicy duchowi, żeby się trochę bardziej skupić też na przyjemnościach tego życia, czyli nie tylko obowiązki, praca, poważne rzeczy, ale też tu może trochę śmiechu, trochę zabawy, trochę rozluźnienia, jakieś spotkanie z przyjaciółmi, ze znajomymi, żeby po prostu pozwolić sobie na oddech od poważnych spraw, poważnych rzeczy. I tu, kochani, dla kogoś jest reconciliation, czyli gdzieś tu z przeszłości będzie ktoś do baranka chciał powrócić. No właśnie, i teraz co to będzie? Może to być faktycznie ktoś, kto chciałby tu powrócić do baranka, ale zobaczcie, to mi ten królik wyskoczył i tak właśnie patrzę, że tutaj sprawy seksualne główną mają jakby główny temat, czyli jeżeli wróci, ktoś do ciebie wraca, czy tak, i co tu nam znowu wyskoczyło? Zobaczcie, jak nam się tu dopraszają jeszcze jakieś tematy. Uważaj na to, żeby nie upierać się właśnie przy wszystkich swoich planach, że muszą być jakoś konkretnie, bo coś tu się może nie udać do końca. Ta karta pokazuje, że coś jeszcze gdzieś jest zbyt zagmatwane, żeby to w tym momencie mogło się udać, więc jeżeli masz taki projekt, tak jak Królowa Pentakli, ona ma cierpliwość, ona długo się czymś zajmuje, zanim uzyska jakby efekt zadowalający dla siebie. I tutaj chodzi o to właśnie, żeby pozwolić sobie, a może odwrotnie to dajmy, żeby pozwolić sobie na ten czas zaangażowanie dłuższe. To jest jeden temat, a drugi temat, ja czuję, że tutaj ktoś próbuje zrealizować jakieś plany i to czuję, że to może dotyczyć tych wracaczy właśnie, szczególnie takich, którym chodzi właśnie jak temu królikowi. Wiecie, jak to mówią, jak to te króliki robią, prawda? No właśnie, no to tu gdzieś właśnie taki króliczy wracacz wraca, może to tu położę, żebyśmy pamiętali. I chciałby tu z barankiem jakiejś rzeczy, albo może tak być, że tu jakiś baranek by tak chciał gdzieś wrócić, żeby tylko po królikowemu, prawda, z kimś. Też tak tu może być. No ale wtedy, no właśnie, czy to się uda? No nie wiem, bo tutaj jest za dużo jakby bólu, za dużo krzywdy tu się wydarzyło i ktoś tu może wracacza pogonić, prawda? Tak czuję.
Ktoś tu jest bardzo wdzięczny za te duchowe lekcje między tobą a tą osobą. Ktoś tutaj chciałby ci powiedzieć, jak się czuje, baranku, czyli tu są jakieś emocje, uczucia, które ktoś będzie chciał gdzieś wyznać. Życie nigdy nie przynosi ci więcej niż to, co jesteś w stanie udźwignąć. Tak, dokładnie. Będzie dobrze. Dobra, mini wybierz kartę na trzy możliwości. Możesz zapytać o osobę, sytuację, wydarzenie. 1, 2, 3, jedyneczka. Jak złotym, po prostu tak, zdecydowane. Tu coś dobrego się kroi dla jedynek. 2. Odpuść przeszłość. Pamiętaj, że jak siedzisz w przyszłości, to przynajmniej 1/3 twojej energii też tam siedzi. I 3. Tutaj mamy zdecydowane nie. Tyle, baranki. Utulam mocno i życzę nam wszystkim bardzo fajnego, dobrego i pomyślnego tygodnia. Pa, pa.